Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, przede mną coś dość ciekawego. To sugeruje opakowanie Brawy. Wiecie, że generalnie Brawa nie produkuje zbytnio modeli związanych z Polską, ale produkuje wiele modeli ze starszych epok, które jeździły na terenach Polski, zwłaszcza modeli niemieckich, które po prostu można wliczyć do kolekcji w zależności od tego, jaką epokę chce się odtworzyć. Ja już, przepraszam, nakręciłem kilka filmów związanych z tak zwaną Śląską Koleją Górską, jeśli pamiętacie, i w jednym z odcinków pokazywałem Wam przede wszystkim moją kolekcję wagonów samowyładowczych również firmy Brawa. I również pokazywałem Wam w środku, w pudełku tych wagonów lokomotywę, którą również później na pewnym etapie wyprodukowała firma Brawa, ale której to lokomotywy no, po prostu nie posiadałem. Po wielu właśnie próbach udało mi się właśnie kupić lokomotywę. Teraz pokazuję pudełko od modeli właśnie wagonów samowyładowczych. Pudełko, które już widzieliście, pudełko, w którym właśnie na przodzie widać właśnie tę lokomotywę, która mi brakowała i która bardzo pasuje właśnie do moich wagonów, w ogóle do generalnie do komponowania kompozycji kolei elektrycznej Śląskich Kolei Górskich z epoki drugiej. I również właśnie tą lokomotywę udało mi się zakupić. Lokomotywa oczywiście firmy Brawa, lokomotywa elektryczna, lokomotywa E9506, numer katalogowy Brawy 43168, lokomotywa digitalna, lokomotywa z dźwiękiem, a więc jak to mówią koledzy, lokomotywa z wypasem, którą zaraz Wam zaprezentuję. Mam zaledwie kilka modeli firmy Brawa i naprawdę z pewnością firma Brawa odznacza się wielkim przykładem w tym, jak odzwierciedla się detale w modelach. Rzeczywiście modele są na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o lokomotywy, nie mam jeszcze aż takiego wielkiego doświadczenia. Mam zaledwie może 3-4 modele. Mam modele z epoki bodajże trzeciej i czwartej. Mam jedną lokomotywę, małą lokomotywę manewrową, związaną z kolejami bardziej wąskotorowymi, bym powiedział. Natomiast tutaj pierwszy przykład lokomotywy elektrycznej. I oczywiście, tak jak wspomniałem, lokomotywa ta została zakupiona z pewnych konkretnych powodów. Oczywiście tutaj na pewno mamy wiele informacji w języku niemieckim na temat samej lokomotywy, jak i jej funkcji oraz części, z jakich ta lokomotywa się składa. Mamy tutaj dość sporo informacji na ten temat, jak się montuje dekodery i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, kiedy ta lokomotywa przyszła, część pudła była lekko odchylona, co też spowodowało, że musiałem najpierw obejrzeć tą lokomotywę, sprawdzić, czy nie ma jakichś uszkodzeń, czy też będzie trzeba niestety odesłać ją z powrotem. To była taka chwila trochę grozy dla mnie. Lokomotywa ta występuje w dwóch malowaniach, w tym takim brunatnym malowaniu oraz w malowaniu takim ciemnozielowym, prawie że oliwkowym. Natomiast tak jak widzieliście na zdjęciu, jak również jest to opisywane w różnych publikacjach, czy to niemieckich, czy polskich, lokomotywa ta na Śląsku występowała raczej w tej wersji właśnie takiej brunatnej. No więc cóż, otwieramy, tak jak widzicie, obwoluta, tutaj jakieś styropiany z boku, które powodują, że trzyma się ten cały zestaw właśnie w pudełku, dodatkowo takie oplastrowane tutaj elementy i
folia lekka taka chroniąca tutaj model, i zwłaszcza jeśli chodzi o pantografy, bo rzeczywiście model jest bardzo, iście bardzo delikatny i było bardzo trudno rozłączyć też te człony. One są połączone elektrycznie, tak jak jest to na przykład w przypadku modeli Pico ET41, ale nie tylko. Tak jest również w przypadku modeli Roco, tych wersji Gagarinów dwuczłonowych radzieckich, ale to zostawmy ten temat połączeń elektrycznych. Natomiast tutaj również model, który w tej chwili wystawię z opakowania, również tutaj posiada taki pośrodku taki element, który powoduje, że no, te człony się nie ocierają, że nie ściera się farba, nie mamy tutaj żadnych uszkodzeń. Oddalę troszeczkę ten model, żeby można było go lepiej zaprezentować. Powiem szczerze, że model nie należy do tanich zabawek. Zresztą tak, model to nie zabawka, tak, to już się poprawiam. Tak jak widzicie, lokomotywa jest de facto sześcioosiowa, ale są też tak zwane koła tutaj wspomagające. One nie są napędzane silnikami trakcyjnymi, natomiast na pewno pomagają w odpowiednim ruchu tej lokomotywy na szlakach. Jeżeli chodzi o odbieraki prądu i o cały dach tej lokomotywy, to jest naprawdę, z mojego punktu widzenia, to jest po prostu biżuteria. Pantografy są bardzo delikatne i bardzo, bardzo ładnie wykonane. Są raczej oksydowane, chociaż nie są oksydowane w ciemny sposób, jasnym jakimś takim, być może trudno mi powiedzieć, jak to jest dokładnie zrobione. Niemniej jednak no, używanie tych odbieraków na makiecie, no, szkoda by było ich po prostu zniszczyć. Ja spróbuję troszeczkę tutaj przybliżyć, może w ten sposób przybliżę troszeczkę i pokażę jeden z odbieraków prądu. Ich odbezpieczanie jest dość proste. Może pokażę jeszcze w ten sposób. Oczywiście w momencie, kiedy odbierak jest na drucie, to wtedy rzeczywiście no, robi wrażenie bardzo, bardzo realistyczne. Tutaj trzeba uważać, z każdej strony jest taki element, który trzyma nam ten odbierak. To, co mi się podoba w tej lokomotywie, bo tak z perspektywy boku, nie jest ona może jakaś piękna, ale podoba mi się przód tej lokomotywy, jest bardzo ciekawy. Może usunę tę część tych opakowań po to, żeby tą lokomotywę odwrócić i pokazać Wam właśnie, przepraszam, sam przód tego właśnie elektrowozu. Jeszcze może troszeczkę cofnę i spróbuję właśnie przybliżyć i doświetlić właśnie przód tej lokomotywy. Właśnie za pomocą tej mojej lampy magicznej spróbuję jeszcze troszeczkę rozjaśnić to światło. Nie da się bardziej rozjaśnić, ale myślę, że w miarę widać, o co chodzi. Przód jest o tyle ciekawy, że ta przednia część jest węższa, tak jak widzicie, od pozostałej części lokomotywy. I tutaj ja tak patrzę, że no rzeczywiście dla takiego maszynisty praca jednoosobowa była bardzo utrudniona, dlatego że żeby widzieć pełną część trasy, musiał patrzeć z boków. Nie miał jakby szyby przedniej, ponieważ maszynista znajdował się właśnie w tym miejscu. Natomiast tak jak widzicie, po środku mamy tutaj miejsce na różne elementy techniczne. Natomiast z drugiej strony mamy kolejne okienko i w tych okienkach mógł maszynista widzieć właśnie to, co działo się przed samą lokomotywą. Niemniej jednak lokomotywa naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie. Lokomotywa jest o bardzo wielkim stopniu skomplikowania, stąd też tutaj na przykład nie mamy drzwi otwieranych.
ponieważ większość kół jest w ruchu, tak, a więc potrzeba było umieścić odpowiednią ilość silniczków w tym modelu. No i rzeczywiście no nie ma tych wszystkich, nie ma tutaj jakichś ruchomych buforów, tak, zderzaków, ale sama lokomotywa jest rewelacyjna. Ma bardzo delikatne, takie w miarę ciche dźwięki, ale to zaraz w kolejnym, że tak powiem, w kolejnej scenie Wam zaprezentuję właśnie dźwięki tej lokomotywy. Także z grubsza mówiąc, lokomotywa jest wykonana bardzo delikatnie, bardzo porządnie. Właśnie wypadło nam to zabezpieczenie środkowe od tej lokomotywy. Widzimy tutaj odciśnięte elementy, które właśnie tutaj po włożeniu właśnie tego kawałka i tej gumy powodują, że tak. Lokomotywa naprawdę przepięknie wykonana, z detalami. Niewiele jestem w stanie o niej powiedzieć od siebie, ale robi na mnie naprawdę ogromne wrażenie i była moim pewnym marzeniem od kilku lat. Niemniej jednak cena bardzo mnie odstraszała. Zestawy kołowe, szprychowe. Naprawdę, naprawdę tutaj Brawa się bardzo postarała. Stąd też cieszę się, że w końcu, w ostateczności ten model do mnie przywędrował. I nie jest to ostatni model Śląskich Kolei Górskich, który Wam chciałem zaprezentować. Oczywiście mowa o lokomotywach elektrycznych. Także kolejna scena, zapraszam na makietę i tam na makiecie pokażę Wam możliwości właśnie ruchowo-dźwiękowe tego modelu. Tutaj kręci się wokół kot, pewnie widzieliście jego ogon. Tak, przeniosłem się na górę do mojego mieszkania, takiego bardziej osobistej części, bo jest gorąco i jest dużo hałasu na zewnątrz, więc żeby móc Wam te odcinki robić troszeczkę lepiej. Także zapraszam, schodzę na makietę i tam pokażę Wam dźwięki tego modelu E9506.